I witam ponownie, zagrajmy w Silent Hill. Silent Hill, miasto pełne nonsensu, pełne bezgłowych pielęgniarek i piramidogłowy grasuje po tym mieście. Wchodzimy na dach szpitala. Co tam nas spotka? Dowiedzmy się. Na dachu nic nie ma, chyba. James biega po dachu. Co tu leży? Jakiś dziennik, pamiętnik, cokolwiek to jest. Najwyraźniej jest to dziennik jakiegoś pacjenta. Cały czas pada na niego. Herbatka. Jakaś dziwna osoba ten dziennik napisała. To był dziennik piramidogłowego, James. Nie bądź głupi, przecież wszyscy to wiemy. Co tutaj jest? Piramidogłowy? James, uciekaj! I James wypadł. Czy to śmierć Jamesa? Czy to śmierć Jamesa? Piramidogłowy jest niedobry dla Jamesa. O nie, James spadł gdzieś. Gdzie spadłeś, James? Jesteś ranny? Jesteś ranny? Nie martw się, mam dla ciebie health drinki. Właśnie je teraz wykorzystam. O, jestem trochę zaziębiony. Trzeba było nie latać po polu w takim skąpym stroju. Ha, ha, ha. I jeszcze jeden health drink. Dwa health drinki poszły już. Czy James jest dalej ranny? Nie. Nie za bardzo rozumiem, jak działa ten ekran. Z życiem. Czy teraz jestem ranny? Czy nie ranny? Miga się ekran. Może jeszcze raz użyję? No, dobra, zobaczymy. Jesteśmy w jakimś pokoju bliżej nieokreślonym. I gdzie my jesteśmy? Sprawdzimy na mapę. Sprawdźmy mapę! Tak jest! Jesteśmy w... Jak myślę... W izolatkach. Więc... Sprawdźmy, co jest w tych izolatkach. Piramidogłowy na pewno nam już nie grozi, bo jest na górze. Aha, aha, nie ma dźwięku. Jakiś napis na ścianie. Auć. Świetnie. Gratuluję, Joseph. Jakiś pokój. Pewnie pielęgniarka w środku będzie. Nie. To cień, okej. Okay. Już się samych cieni boję nawet. Ktoś tutaj chyba eksplodował. Jest coś napisane na ścianie. Jakaś liczba. Mi to wygląda na 6, 7 i 8. Zapiszemy sobie na karteczce, żeby potem nie sprawdzać dziennika. Bez sensu, okej. Okay. Oj, ktoś nie za bardzo po angielsku umie pisać. Tern, tern? Okej. Okay. Wychodzimy stąd, bo tutaj nie podoba mi się. Nie podoba mi się ten pokój, w którym ktoś eksplodował. Dlaczego ktoś eksplodował w pokoju bez klamek? Jak James otwiera pokoje bez klamek? Właśnie, James, jak ty to zrobiłeś? Co, zostajemy nam tylko wyjście z tego pokoju, tak? Aha, super. Czyli zdobyliśmy kod nowy 6, 7, 8, 6. Świetnie. I przypuszczam... Pamiętacie, w ostatnim odcinku znalazłem taką paczuszkę. W tej paczuszce była kudeczka, którym mogłem kod wprowadzić. Chodźmy do tej paczuszki! Paczuszkę! I jeszcze mam dwa klucze, które nie sprawdziłem ostatnio, jak tam byłem.
Wiem, bo sprawdzałem. Oglądałem, to znaczy się, moje ostatnie filmiki, żeby sprawdzić, czegoś nie przeoczyłem. I właśnie to przeoczyłem. O, wszystkie pielęgniarki James wykosił. Się tak w sumie zastanawiam, czy to James powinien się bać pielęgniarek, czy pielęgniarki jego. W sumie ani razu James nie zginął, a pielęgniarki padają jak muchy. James jest zabójcą. Nie lubię tego dźwięku, nie lubię. Wejdźmy tutaj i sprawdźmy. Lubimy herbatę. 6. 6. 7. 8. 6. Jest. Okej, została nam jedna kutka. Ale James ma w zanadrzu jeszcze wiele niespodzianek. Między innymi ma klucze. Labs A key, cokolwiek to znaczy. Use. I nie ma już kłódki jednej, jeszcze tylko zostało nam otworzyć zameczek do tej skrzyneczki. Więc co zrobimy? Co zrobimy? O, to jest pytanie. Użyjemy kolejnego klucza. Co to jest? Może to? Trzeba użyć. Tak jest. Jest tak czy nie? O, nic nie ma. A nie ma nic. Włosy? Tyle zachodu o włosy? Co? Nie. Po cholerę nam to. A, włosy? Nie wierzę w to. Naprawdę włosy. Peace offering. Brązowe w dodatku. Super. James. James, tyle wysiłku włożyłeś w to, żeby zdobyć kawałek włosów. Włosów. Ale ja wiem, do czego one służą. One służą do zagadki. Do zagadki, w której... Nie pamiętam, gdzie była ta zagadka. Jest, czy to tam Maryję zostawiliśmy? Shower room. Chodźmy do pokoju, który się tak nazywa. No, chodź, James, umyjesz się. Śmierdzisz już. Nawet czuję to przez monitor. Spociłeś się. Okej, widzicie? Tu jest... Coś w tej dziurze leży. Ale James jest zbyt głupi, żeby to wyciągnąć palcami. I mówi właśnie nam, podpowiada, że jakby miał długie, wąskie narzędzie, może by mu się udało. Więc wykorzystajmy włosy i połączmy je z igłą. I użyjmy. I co? Okazuje się, tak jest. James jest genialny. James jest MacGyverem. I potrafi zbudować statek bojowy z gumy do życia. O, herbatka. I James jest tak genialny, że coś znalazł. Mamy klucz do windy. Czy nam się to podoba, czy nie mamy klucz do windy? I co teraz? Dalej nie znalazłem Maryi, na którym piętrze nie byłem jeszcze. Zaraz. Na trzecim piętrze byłem, na dachu nie byłem, a na dachu jest, znaczy byłem na dachu, ale na dachu jest elevator control room, czyli może tam trzeba iść i użyć tego klucza i coś przełączyć. Chodźmy na górę, piramidy głowy tam jest. A, James biega szybciej od piramidy głowego. James jest niesamowity. James powinien występować na olimpiadach. Wyobraźcie sobie, ile on już przebiegł podczas tej gry. Kilometrów. Jeszcze pod jaką presją? Nie tylko publiczności, ale i pod presją śmierci z ręki pielęgniarek i piramidy głowego. A się wiesza, o, już nie, super. Wychodzimy na górę. W tym odcinku nam muzyka nie przeszkadza tak jak zwykle. Chodzimy. I piramidy głowy się czyszcza i tutaj pewnie na Jamesa. Chodź tu, piramidy głowy. Gdzie jesteś? Nie macie. Haha, nie ma piramidy głowego. Piramidy głowy się przestraszył. I co, używamy tego klucza?
Aha, zamek jest zepsuty. O, jaki ja jestem głupi, nie sprawdziłem tego wcześniej. Tutaj jest drabina, na którą James nie może wyjść. Tu nic nie ma. No cóż, oczywiście źle pomyślałem. Wcale nie musimy wychodzić na dach. To schodźmy na dół. O, tududu. Wcale się nie boję. Na szczęście się nie boję naprawdę. Co to za dźwięk? To jest dźwięk chyba w moim pokoju jakiś podejrzany. Czyżby piramidogłowy się wkradł do mojego pokoju? Tego prawdziwego? Dowiemy się w następnym odcinku. Zagrajmy w Silent Hill. Na razie.